Jest, naprawili, ej, ale sztos. Znaczy historia z Forzą zaczęła się już wcześniej, ale to mówimy o tych Motorsport, no nie? Najpierw była Motorsport, a potem była ta wersja Horizon, która, umówmy się, jest ciekawsza, no bo ile można jeździć po tych samych torach, tak? Fajnie jest doskonalić jakieś tam swoje umiejętności w sim racingu, no ale jednak jazda taka zbliżona do rzeczywistej w takim baśniowym świecie jest chyba taka ciekawsza na dłuższą metę, co? Dobra, zobaczmy, o co tu biega. Co się tu robi? Ty, koopa nie można grać? Aha, bo może nie ma nikogo w konwoju, okej. Okay. Horizon Mexico! Co to jest? I tu dostaje się tą chyba specjalną wersję Vipera, tak? Widzę, że patrząc po samochodach, dobrze, że ustawiłem sobie skrzynię biegów na sekwencyjną. O, zaczynamy od Mercedesa, czyli tak jak się zaczęło w piątce to wszystko. Ej, ponoć ten Mercedes to straszna kicha w rzeczywistości. Jakieś problemy z silnikiem są, z napędem generalnie, nie wiem, czy to słyszeliście o tym. Jak nie wiecie, o co chodzi, to możecie sobie obejrzeć kanał Powagowani i tam ziomek opowiada o tym Mercedesie właśnie, że coś nie wyszło z tym samochodem strasznie i ci, co sobie kupują to auto, mają z nim straszne problemy. Bardzo ciekawa sprawa. Podobnie jest, znaczy zupełnie inna sprawa jest z Viperem, ale generalnie też sprowadza się do tego, że Viper przestanie być produkowany w ogóle. Także ciekawa sprawa z tymi samochodami. Jedyne co, to Lamborghini Centenario Sport Horizon 3 się jakoś tam broni, nie? Bo nie ma jakoś tam słuchu o tym, że coś, jakieś tam problemy z tym autem jest, z tym autem są. Poza tym oczywiście, że włoskie auta są bardzo drogie w naprawianiu i tak dalej. No i osennie też nic nie słyszałem złego, przynajmniej z jakichś tam oficjalnych wieści. Także ciekawe z tymi autami sportowymi, niektóre są fajne, a inne są totalnym niewypałem, no nie? A i tu jest bardzo podobnie jak na początku Forzy, też musimy dojechać dokładnie w to samo miejsce i chyba dokładnie w taki sam sposób nawet jedziemy, co? Czyli też tą samą drogą, też będziemy musieli dojechać na lotnisko. Tu nas wyprzedza nagle Koenigsegg Jesko. Szkoda, że nie nowa Agera, znaczy nowa stara, o. Ty, a ten co tak hamuje? What the hell? Ty, co to było? Co on takie dymy robi? Ty, on ma napęd chyba na jedno koło tylko. Patrz, tylko z jednego koła mu się dymiło. Coś tutaj popsuli. Dymet. A mi się ta misja zbugowała i nie miałem dźwięku. Nie zdążę już, co ty gadasz? Cisnę na maksa. Otwarty dymer ma chłopak. Ty faktycznie! Uja, a co ja tak słabo jechałem? Ej, musimy to powtórzyć. Ja się nie zgadzam na dwie gwiazdki. Tak, jazda na... Hamowałem za dużo. Bo tak, jechałem za ostrożnie. Oj, to nie, to powtarzam. Jak niewiele! Ale gówno. Jeszcze raz. Oj, teraz czas miałem idealny, zobaczcie. Dobra, zobaczmy co dalej. Co ja muszę tam pojechać, żeby zacząć nowe wyzwanie? Jak? Drive to the destination. No dobra, to pojedziemy sobie, nie? Chyba, że muszę się tam wrócić. Pokaż mapkę. Nie, w ogóle mam w jakieś inne miejsce jechać. No, to pojedźmy. Fajne to jest. To jest chyba taka przypominajka tych starszych części, no nie? O, Karol przyjechał. Mam nadzieję, Karol, że będziemy mogli robić to razem, wiesz? Kurde, możemy, dobra, super. Jest, już się ten. Horizon Colorado, czyli zaczynamy teraz od Horizon 1. Wcześniejsza rzecz to była do Horizon 5, no nie? Bo jechaliśmy tym Mercedesem. To tak dziwnie, bo trochę jakby od tyłu, a teraz jak? Nie wiem, o co chodzi. No dobra, ale zaczynamy. Czekamy jeszcze, aż Karol zatwierdzi. Ty, co ty masz za furę? A nie, to my musimy tych dwóch ścigać? O co tu chodzi? O, co? Ale dziwny zakręt. Karol, nie poddawaj się, Karol! 5 minut mamy na ten wyścig.
zderzył się. To głupek. Nie wiem, czy tu nie będzie trzeba skracać. Ej, co jest? Patrzcie, jak dziwnie trasa jest wyznaczona na mapce. Nie postarali się z tym wyścigiem. Pojechali tak z dupy. Chyba robili go na szybko. Widzieliście na mapce? Tak jakby ktoś, kto wyznaczał tę trasę, nie pojechał dobrze. Ależ brzmi ten Viper. To tutaj już? No to powiem ci łatwiutko. Dobra, co się tu dzieje? Oni pewnie o czymś gadają, ja ich nie słyszę. Czy ja dostałem Corrado? Przecież byłem w Ferrari, to nie powinienem dostać Corrado, nie? Ej, co się dzieje? Coś się zrobiło. O nie, po offroadzie nie dam rady. O, dobra, Karol, jedziemy, trzymaj się. A, bo teraz jest nowe radio. Nowe radio w grze i tutaj jest chyba... ta radiostacja, ten budynek radiostacji. No i mamy, kurczę, ale ja nie wiedziałem, że tym samochodem będzie się jeździć. A sobie go stunigowałem, specjalnie z tej okazji. No dobra, nie musimy tak dokładnie jeździć, nie? Nie ma checkpointów żadnych. Ale chyba czasu... Nie no, na 3 gwiazdki jest 1.36, to nie ma żartów. Myślę, że będziemy musieli tu... Pokaż mi mapę. Nie no, dobra, trzeba jechać tak. Dawaj, Karol, tnij! Kurde, bez Karola to bym nie dał rady. O ty! Ale zajeżdża drogę. Karol, dawaj! Ty, to już koniec jest! Koniec czasu na 3 gwiazdki. Karol, musimy to powtórzyć. Ej, musimy jakoś inaczej to przejechać. Bo tu limit czasu jest taki wyśrubowany dosyć. O nie, ja to muszę poprawiać. Dobra, już teraz nie będziemy tego poprawiać. Ja sobie 3 gwiazdki wbiję później. Road trip of your life. Okej. I Karol poszedł elegancko. O, tutaj jest... To jest Agera? To z przodu? Ja chyba Karola zepchnąłem czy coś. Sorry, Karol. Nie wiem, czy to przeze mnie. Karol pojechał offroadem elegancko. Ej, tu chyba tak trzeba, żeby zdążyć. Bo ja widzicie, ale tak spokojnie, byleby się na drodze utrzymać. Ale tu chyba nie ma checkpointów żadnych, nie? Chapter complete. No to ja spokojnie sobie jechałem. Tak jak na kierownicy się jeździ. Zrobiliśmy, pięknie. Nie możesz dołączyć Aladdin? Kurde. Ach, to czekaj, spróbuję cię zaprosić. Jak swoją drogą naprawili tą audycję, czy nie? Uhuhu! Jest, naprawili! Ej, ale sztos! O kurde, musimy stunigować tą audycję na odcinku, nie? Wow! No i teraz to ona brzmi, mówiłem, że dźwięk mam popsuty. To mi tam w komentarzach widzowie pisali, że mam dobry dźwięk, że ją słychać, tylko ja mam coś ze słuchawkami popsute. Posłuchajcie tego! O, jakie pierdy! Ja pierniczę, co to jest? O, to są pierdy, co to jest? Wiesz, Lucek, że Rocket Bunny będzie ponownie w Fordzie? O, nie wiedziałem. Brzmi kozacko, no.
I teraz, teraz to jest dźwięk, a nie to, co było wcześniej. Wow, musimy się pobawić tą audicą. Ja sprawdzałem chyba parę dni temu tą audicę. Musieli w tym nowym patchu to poprawiać, no nie? Nie wiem, kiedy przedwczoraj patrzyłem, czy działa to i było popsute, więc chyba naprawili to teraz, tym patchem ostatnim, co? Nie wiem, czy ona tak pierdzi, czy co ona robi. Ale fajnie, fajnie brzmi, podoba mi się. Dobra, zobaczmy, co, o co tutaj chodzi. Kooperacja Horizon Australia, czyli to jest Horizon... O, dostaliśmy 3 gwiazdki za poprzednie, nieźle. To jest Forza Horizon 3, moi drodzy. I cyk, Lamborghini Centenario. Szkoda, że tej trójki i jedynki i dwójki nie można kupić sobie, no nie? Już. I jedziemy teraz w trójkę, ekstra. Fajnie, że te rzeczy można robić w kooperacji, no nie? Ło! Ty, to długo będziemy musieli tu jechać? W 5 minutach trzeba się zmieścić. Co to było? Ja przeniknąłem przez tamtego trafika. I Horizon Apex, dojechaliśmy. Nieźle. Uuu, a co my mamy teraz? Ty, w trójce było dużo offroadowych rzeczy. O kurde, ten samochód mnie rozwala. Dobra, jedziemy. Uuu, ale luźna kierownica. Tu chyba można skrócić, nie? Skracamy jakoś? Dawajcie tu w lewo. Ło ty kurde, im się dziwnie skręca. Wow! Ale dziwnie. Napęd na tył. No nie ma tu checkpointu, więc można sobie normalnie tak, o nie? Ty, to też trzeba tutaj czasy wyśrubować, zobaczcie, bo jest minuta 50 do celu. Z boku on fajnie wygląda, jak mu to zawieszenie pracuje. Szkoda, że właśnie tutaj w Fordzie nie ma takich powtórek wyścigów, nie? Byśmy mogli sobie obejrzeć, cośmy na tym wyścigu zrobili, bo nieraz naprawdę niezłe akcje są. Wiesz, że można sobie od początku do końca obejrzeć, ustawić różne tam kamery, wiesz, tego typu sprawy. To by naprawdę było mega fajne. I dojechali. O, ty, 3 gwiazdki? Będą jednak. Ej, będą, super. Dobra, jedziemy do następnego celu, to już chyba będzie ostatnie. Zmienimy sobie samochód na jakiś inny. Kurczę, ja tylko czekam, aż do tego BMW dodadzą składany dach. Ech, nie mogę się doczekać, no. Ale nie wiem, czy to kiedyś nastąpi. O, ja tu chłopaków nie widzę na mapce, bo filtry włączyłem. Teraz ich będę widział. O, teraz, teraz, jedziemy sobie. O, na spokojnie, tak, 180 w Fordzie to jest na spokojnie. I Horizon UK, no to czym będziemy się tu ścigać, jak myślicie? No McLaren Senna. Jeden z lepiej prowadzących się super samochodów w Fordzie Horizon 4. Robiło się nią zajebiste czasówki, złamam, Boże, co tu się stało? New Beginning. O, ciśnie. Ło! Kurczę, tego się nie spodziewałem. Oh my god.
O kurczę, dawno nie byłem w tym miejscu, przy tych wodospadach. Jeden gracz tu bardzo fajny ten zrobił, wyścig, no nie? To chyba w którejś playliście festiwalowej było. No to jest moc, ej, bardzo fajnie się tą sceną jechało. Sztosik. Tak, miniacz na pierwszym był, widziałem to, no. Śnieg mamy. I też offroady. I pewnie też napęd na tył, jak w poprzednim samochodzie. Ja sobie tutaj dam sekwencję na tej skrzyni. I trochę tak o pojeździmy. O, chyba mi nie działa. Trudno. To będziemy na łopatkach grać. A co jest tu? A, tu są już checkpointy, tu nie ma żartów. Jest śnieg, jest ślisko i mam napęd na tył. To brzmi jak wyzwanie. O, ale ma buta, kurczę. Ło, tego zrobili fest. Ej, te checkpointy chyba nic nie dają, one są tylko takowe, wiecie? Tak mi się coś wydaje. Bo tam chłopaki pojechali prosto do celu i już są na mecie. O, jakieś fajerwerki tam są. Jedę checkpointami, a co? Ale one nic nie robią, to są one są tylko tak o. O, są fajerwerki, ale fajnie. I bum. Trafię? Chyba trafiłem, okej, okay, jest dobrze. Ta aktualizacja to jeden wielki fail? Właśnie tak mało nowości jak na dziesięciolecie, no nie? Jest kilka tych wyścigów, ale to takie... Widzicie, jak takie mam wrażenie, że to jest takie na odpierdziel zrobione. Macie też takie wrażenie? Może już pracują nad Forza Horizon 6? Nie wiem, tak to wygląda. Dobra, tutaj coś mamy jeszcze dodatkowo, zobaczcie. Pamiętam to, wiem o co tu chodzi, tutaj z tymi motorkami się ścigało w czwórce. No nie? O mniej więcej ten klimat. Chyba też checkpointów nie ma, czy są? A, są tu już checkpointy, tu już są. O, tutaj nie ma tej kamery, co się kończy wyścig, szkoda. Oho, wracamy do sceny. Ja mam tutaj wyciszony głos, więc oni pewnie coś tam ze sobą gadają, ale wiecie co, ja nigdy tego nie słucham. Dobra, teraz mamy czasówkę, tak? Okej. Ale dałem. O, to było trudno, nie? Taka podbijka i nagle zakręt. No i gitara, seniorita, zrobione, elegancko. Kurde. Dał miodu, no, daliśmy miodu. Czyli co, chyba wszystko zrobiliśmy, nie? Tam jedna rzecz była na dwie gwiazdki. E, proste to było. Tam jedno wyzwanie było takie trudniejsze, co tam je powtarzałem. W wielu tych przypadkach można było normalnie na pszczoła jechać, nie? I ja chciałem się pobawić, dlatego sobie jechałem tak normalnie. Dobra, zobaczmy, coś dostanę? Czy muszę trzy gwiazdki zdobyć tam? Bo chyba nie zdobyłem w jednym trzech gwiazdek i dlatego chyba będę musiał powtórzyć, tak? Tak, tutaj mam coś niezrobione jeszcze, zobaczmy. Dobrze, no i co, chyba sobie zrobiliśmy teraz na maksa. Gdzie mój samochód nowy? Gdy takie nagrody? O, Smash the Bonus Board Horizon Colorado, aaa. To ja muszę, ile muszę tych rozwalić tabliczek? Jedną? Nie. Dobra, jest Viper. O, i to jest ta edycja specjalna, to nie jest zwykły Viper. Znaczy ten samochód jest już w Forzie, nie? I można zrobić tego zwykłego też, tak? Ale mamy edycję specjalną, ja nie wiem czy one się różnią. Czasami te edycje specjalne potrafią się różnić jakimiś tam osiągami, serio. Albo są jakoś przygotowane specjalnie, bo ten Viper to jest to samo co ten tutaj niżej. Nie wiem, czy one się czymś różnią, szczerze. Nawet w tej samej klasie mam zrobione te samochody, okej. Okay. Ten kosztuje 250 tysięcy kredytów, to pewnie na aukcjach będzie droższy, no nie? Ale łatwo go chyba zdobyć jest, no bez przesady. Dobra, zobaczmy go. I to jest z Forza Horizon 1, tak?
W ogóle bardzo ładne auto, no nie? Mamy tutaj specjalne opony. Czekaj, bo ja w Karolu jestem. Mamy na szybie coś naklejone. I mamy tu. Tak to wygląda. I teraz musimy nim pojechać na festiwal i zrobić sobie zdjęcie. No i zobaczcie, ten festiwal, zrobiłem sobie te rzeczy i tego festiwalu dalej nie ma nigdzie, nie? Tutaj na mapie, to jest ciekawe. I zastanawiam się, czy on po jakimś czasie zniknie. A pojadę sobie tam zobaczyć. I tak wygląda w środku, no Viper, nie? Nic czego byśmy nie znali. Chyba łatwo go zdobyć. Myślę, że na aukcjach on nie będzie jakiś tam przebojowy. Takie mam wrażenie. Ty, przeskoczyłem tu. Nieźle. Ile mam u siebie stopni na chacie? Wiesz co, ponieważ mam te wszystkie kompy włączone, no mi tutaj naprawdę mocno grzeje. W tym momencie w pokoju mam... Ach, kurde, jestem daleko od termometra, ale myślę, że gdzieś z 25 stopni. W ogóle nocą zupełnie inaczej wygląda to miejsce. Patrzcie sobie. Przed chwilą były jakieś takie światełka, jakieś coś. I trzeba sobie tu zrobić zdjęcie na tej arence. To robimy foto. Wszyscy razem. O, ktoś jeszcze przyjechał Viperem, zobacz. Ktoś już to niebiesko przemalował. Ciekawe. O nie, Aladyna Karol zablokował. Dawaj, Aladyn, ustawiaj się. Kurde, ale powiem wam, naprawdę spodziewałem się czegoś więcej po tym update'cie. O, co? Zwykły Viper? A to ciekawe. Ja myślałem, że właśnie ten musi być. Ty. No dobra, no to weźmy zwykłego. Ja specjalnie go zdobywałem po to. No i co? Czekaj, to ten? Nie, to nie ten, to ten będzie. No i właściwie zrobiliśmy. W przyszłym tygodniu będzie inna scenka. Będą chyba inne wyzwania? Nie wiem, zobaczymy. Może będzie tylko scenka. Może oni tą historię zrobili generalnie dla całego tego update'u. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie właśnie tak będzie. No nic, zobaczymy. Bez szału ta aktualka, nie?